Witam serdecznie na kanale Picasso. No i mamy teorie spiskowe. Teorie spiskowe, ale na faktach. No cóż, cóż powiedzieć? No, skąd tutaj takie u Tamali takie nagle miliardowe zyski? No, a jeszcze tutaj zobaczmy. A tutaj Sweet Panda. Bilionowe zyski. Miliardowe to. Pikuś, bilionowe zyski. No, był to błąd po prostu przy aukcjach. Jak się aukcje wrzucało, im więcej się wrzucało na aukcji, tym więcej się dostawało zwrotki. A no cóż, informatycy znowu coś skaszanili i ludzie podostawali kopę kasy. Więc mój poradnik odnośnie jak zdobyć pierwszy milion, nie ma się nic do tego, jak zdobyć bilion, prawda? Super, no to teraz powinniśmy się uczyć od tych ludzi, jak zarobić biliony. Ciekaw jestem, tak nawiasem mówiąc, jakie jutro będą rankingi najbogatszych, bo tu parę osób było takich. No zobaczmy, może ktoś się jeszcze tutaj objawi, kurczę, z takimi miliardowymi. O, tutaj mamy następną osobę. No już nie ma tej osoby na horsach. No widzicie. Cóż tutaj Sweet Panda sprzedała za tyle? No szybko upłynniali te wszystkie swoje pieniążki, prawda? No najlepiej teraz po prostu jeden drugiemu podsprzedawać koniki za tam beznadziejne tam sumki. No i tyle, nie? No to Sweet Panda, no gratulacje, pierwszy bilioner w tej grze. Zresztą takich bilionerów pewnie więcej. No tutaj 29 dni, no to przypuszczam, że po prostu tej kasy zaraz nie będzie na tym koncie, bo gdzieś się upłynni, prawda? Komuś się sprzeda jakiegoś konika za bilion złotych albo coś w tym rodzaju. Zawsze ta kasa może być upłyniona. Co ja bym zrobił, będąc właścicielem, prawda, takiej gry, i co ja bym w takim przypadku zrobił, gdybym wykrył taki błąd, prawda? No pierwsze, co bym zrobił, no to przede wszystkim osobom, które zrobiły taki myczek, po prostu zrestartował konta z poprzedniego dnia. A drugie, co bym zrobił, to osoby, które zgłosiły po prostu ten błąd, powinny zostać wynagrodzone. A trzecie, no cóż, no jak był taki błąd, no to bym ukarał informatyków, prawda, przede wszystkim. Cóż, osoby, które będą pozbawione tych, byłyby pozbawione tych eki, no to już same w sobie by miały karę, że po prostu, no taka piękna radość, o, błyszczą się oczy, kurczę, super, mam kasę, a później odbierają, bo trudniej przejść przez ucho igielne wielbłądowi niż bogaczowi wejść do raju, prawda? No to jak tak samo jest po prostu z bogatym, jak mu odbierzesz całą kasę, to jest dla niego po prostu największy po prostu tutaj ból. I cóż za tym idzie? A mianowicie to by była największa kara pozbawić tych bilionerów naszych i miliarderów po prostu tej kasy. No, co ja na to? No ja, ponieważ ja się bardzo zbliżałem do wysokiej sumy, prawda, tam dziesięciocyfrowej, co prawda nie osiągnąłem jej, miałem 990 milionów, ale no i byłem wtedy chyba trzeci albo czwarty. A w każdym bądź razie niektórzy mieli o wiele więcej i chwała im za to, zwłaszcza trudu kosztuje po prostu zbieranie tych pieniędzy. No tam mnie chyba pół roku kosztowało cały czas sprzedaż, kupno, sprzedaż, kupno, sprzedaż, kupno, a tutaj w jeden dzień 6 bilionów, pięknie. Gratulacje. Co na to OW, prawda? A mianowicie OW pisze tak.
Zgłoszony błąd został już naprawiony. Będziemy teraz badać, czy ktoś próbował w dużym stopniu korzystać z błędu gry w celu osiągnięcia nieuczciwej przewagi. No, przypuszczam, że tak, no bo jak jest błąd, jak nagle, wiesz, pojawia ci się na koncie 6 miliard bilionów, kurczę, no to chyba jest to jakaś korzyść. Na pewno nie opłaca się świadomie korzystać z takich błędów. A dlaczego nie? Przecież, no ja co na to owu, a na pewno nie opłaca się świadomie korzystać z takich błędów. A dlaczego nie? To skoro błąd się zdarzył, to trzeba go wykorzystać. Przecież to nie jest błąd graczy, tylko błąd informatyków. A no i aby na tym zarobić, bo tylko można zostać za to ukaranym. No tak, no oczywiście, tylko karać, karać, karać i karać, bo przecież to jest gra dla osób, które są masochistami i lubią być po prostu smagani karami. No i tyle. No co, co do tego przypadku, to jeszcze nie podejęliśmy decyzji w sprawie kar. No oczywiście, no trzeba dać banę na wszystko. Ale będziemy rozważać różne opcje. No pewnie, że tak. No zróbmy teraz sobie tak, że zbanujmy cały serwer. No bo wszyscy korzystali w ten czy w inny sposób, korzystali po prostu z tego. Bo teraz na przykład my mamy podwójną, dobrze mówię, podwójną skarbonkę. Zobaczcie. Podwójna jest, podwójna skarbonka. Wszyscy korzystamy z tego, że tamci zrobili myka. Prawda? Przecież myki są zakazane. Jak możecie stosować takie myki? Jezus, ludzie, przecież to jest gra. Przecież tutaj, no działacie na niekorzyść wszystkich. Jaką niekorzyść wszystkich? Lukarze. Bo to już jest szałpały normalnie. Kwestii korzystania z wielu zakładek. Dodatków do przeglądarki. No tak, no oraz myszek gamingowych ze specjalnymi przyciskami. Informujemy, że te same sobie nie są zakazane, ale należy przy korzystaniu z nich zachować granice rozsądku. Jeśli bowiem wykryjemy, że użytkowanie tych narzędzi skutkowało działaniami podobnymi do użycia skryptów, to możemy prowadzić do sankcji. Zbytnio automatyzacja akcji w grze oznacza bowiem również naruszenie regulaminu gry. Ja się pytam, kuźwa, to jest gra, czy kurczę pręgierz? Ludzie, co my jesteśmy w średniowieczu do cholery? Jak można takie rzeczy, kurczę, za takie rzeczy banować? No kurczę, niedługo będą mi przychodzić do domu i sprawdzić, jaką myszkę mam. To znaczy, że jak ktoś ma lepszy komputer, kurczę, szybszy i tak dalej, to też go trzeba zbanować? Przecież to są granice, kurczę, absurdu w tej grze. Naprawdę, nie wiem, co to jest za ten owód nowy i tak dalej, ale odkąd przyszedł, to są takie paranoje, że naprawdę mam odruchy zwrotne po prostu przy jego konwersacjach. Normalnie to jest paranoja. Poza tym druga sprawa, jest to niezgodne z jakimkolwiek poczuciem gry. Niezgodne z jakimkolwiek przyzwoitością w grze. Dlaczego? Dlatego, że winni są informatycy. Tak samo jak i tutaj przy tych aukcjach. Okej, ja rozumiem. Ja rozumiem. Nadużyli i tak dalej. Cofamy serwer, prawda, jeden dzień wstecz dla tych osób i do widzenia, i wszystko gra. Naprawiony błąd i wszystko szalala, zabawa trwa. A teraz co? Teraz co? Będziemy banować te osoby, które... No bo mi się kliknęło. No i co? I mam być zbanowany? Ja akurat nie korzystałem z tego. Ale jakbym wiedział o tym, to bym z tego skorzystał jak najbardziej. Dlaczego? Bo to jest gra. Poczucie gry. Odpowiedzialni za błędy
są właściciele gry, a nie gracze. Dlaczego się banuje graczy, a nie informatyków kretynów, którzy to zrobili? Ludzie, to jest paranoja. Mówię jak jest. Trzeba by zwolnić tego OW, bo on się nie nadaje do tej gry. Niszczy tą grę. Niszczą w ogóle całą tą grę. Ludzie odchodzą masowo. Wchodzą tylko, żeby sprawdzić, jakie głupoty jeszcze OW wymyśli. A wymyślił jeszcze większą głupotę, którą w następnym odcinku wam opowiem. Opowiem wam, co zrobili, co zrobią, co mają zamiar zrobić z wszystkimi promocjami. Bo to jest paranoja to, co robią. To jest paranoja. Chcecie zalajkować, zalajkujcie.